Cześć. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tym, dlaczego zdecydowałem się na Fujifilm. Przygotowałem sobie też listę takich rzeczy, które wpłynęły na moją decyzję i takich rzeczy, które powstały gdzieś tam podczas już użytkowania i jakby utwierdziły mnie w przekonaniu, że to był dobry wybór. Ale o tym za chwilę. Najpierw chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Ostatnio zamówiłem sobie troszeczkę albumów, ale jest jeden wyjątkowy album, który będzie dla mnie inspiracją przez długi czas. I chciałem Wam tak go tylko pokazać, jeżeli będziecie mieli okazję sobie go sprawdzić. Ja widziałem, że na Bukowie jest jeszcze jedna sztuka. Jest jeszcze taniej niż ja kupiłem, bo ja kupiłem go z przecenionego z 290 zł na 120. A teraz jest za 80 około. To jest album White Road Iwana Sigala. I on przychodzi w zestawie jeden ze zdjęciami i jeden to jest jakby dziennik Iwana z podróży, którą przebywał. I on jest po pierwsze genialnie skonstruowany, jeżeli chodzi o storytelling i o to, jak zdjęcia są poukładane. Po drugie, zdjęcia są fenomenalne. Oczywiście wszystko czerni-biel. Są przepiękne. Także jeżeli ktoś będzie miał okazję jeszcze dorwać White Road, to naprawdę polecam gorąco, jeżeli lubi czarno-białą fotografię, taką nie do końca doskonałą. No, to by było na tyle. Okej, to przejdźmy sobie do Fujifilm i do mojej listy. I numer jeden na tej liście to jest rozmiar aparatu. Rozmiar samego aparatu bez obiektywów. W porównaniu do lustrzanki, no to jest to maleństwo. To też nie jest oczywiście najmniejszy aparat, jaki można by było wybrać, ale po pierwsze zależało mi na tym, żeby leżał jakoś mi w dłoni w miarę dobrze, bo na pewno ten grip tutaj jest troszeczkę mniejszy niż w lustrzance, ale dla mnie i moich malutkich rączek jest ciągle wystarczający i użytkuje mi się go świetnie. Świetnie mi się go trzyma, nie mam z tym żadnego problemu. No to pierwsze mamy. Rozmiar aparatu. Jeszcze z góry pokażę i od spodu. Numer dwa. Obiektywy. Jedną z ważniejszych rzeczy w Fuji dla mnie to, że obiektywy też są małe. Bo tak naprawdę, jeżeli bym poszedł w Sony, który jest podobnych gabarytów, tak jak Fuji, to wciąż pewnie podpinałbym do niego Sigma Art, która przy Sony jest jeszcze większa niż ta, która była przy Nikonie. I jakby straciłbym cały urok tego, że ten aparat jest mały. Natomiast tutaj po odpięciu osłony te obiektywy są naprawdę niesamowicie małych rodzajów. Te obiektywy są naprawdę niesamowicie małych rozmiarów. To jest druga 35. To jest 23, ona chyba jest najdłuższa z tych wszystkich obiektywów, które mam. I największa, i chyba też najcięższa. I to jest maleństwo. Co prawda są to obiektywy F2, ta 35 jest 1.4. W sumie mam 3 35, 23 i 16, która właśnie nagrywa mnie na drugim body. Dlaczego mam 3? Dlaczego mam 3.35? Ponieważ to jest chyba jeden z bardziej magicznych obiektywów, jaki kiedykolwiek używałem. Plastyka obrazu, kontrast, mikrokontrast. To wszystko jest niesamowite w tym szkle. No i przede wszystkim też chciałem mieć coś jasnego do kościoła. Bo czasami zdarzają się ciemniejsze kościoły i chciałem mieć coś jaśniejszego. Wcześniej używaliśmy tej 35. Ona ciągle zostaje z nami, bo tak naprawdę jest świetna. Dorotka jej używa cały czas. Dodatkowo jest uszczelniana, co jest ogromnym plusem, a często, może nie często, ale zdarza nam się fotografować w trudnych warunkach, takich jakichś piaszczystych, deszczowych, więc ona zostaje ciągle z nami i nie zamierzamy się z nią rozstać.
I kolejna 35 to jest Fujian China. To jest szkło telewizyjne na adapterze do Fuji podpiętym. Dlaczego to szkło mam? Bo to, co to szkło wyróżnia, to chyba wszystkie możliwe wady optyczne, jakie tylko się da. Jest ostre tylko w centrum, a na brzegach to totalnie ta ostrość znika. Ma niesamowitą plastykę obrazu, niesamowite bokeh. Także jeżeli chcemy czegoś do efektów specjalnych, bądź też podpinamy sobie przed to pierścienie makro, to używamy sobie tej 35. I jakby to jest kolejna fajna rzecz w Fuji. Podpinanie obiektywów analogowych. Takich jak na przykład ten. Ok, punkt numer 3. Uszczelnienia. To jest coś, na czym mi bardzo zależało, bo tak jak już wspominałem przy obiektywach, lubimy sobie popracować w takich niekorzystnych warunkach i nie chcielibyśmy, żeby nasze aparaty nie mogły tego robić. Więc to jest też jeden z powodów, dla którego się zdecydowaliśmy na Fuji. Bo z tymi małymi obiektywami tworzą kompletnie szczelną całość. Także uszczelnienia. Numer 4. Nazwałem sobie to miodność użytkowania. Czyli wyciągnięte na zewnątrz najważniejsze pokrętła. Dla mnie ten aparat ma na zewnątrz wyciągnięte wszystko, czego ja potrzebuję fotografowania. Jest pokrętło czasu. Jest pokrętło ISO. Oczywiście pokrętła są blokowalne. Możemy sobie wybrać daną wartość, zablokować, żeby sobie tego niechcący nie przełączyć. Obydwa są blokowalne. Pokrętło kompensacji, którego praktycznie nie używam, bo większość czasu pracuję na pełnym manualu. I obiektywy mają swój pierścień ustawienia przysłony. Przesłony. Też nie pamiętam. Tak, ale mają pierścień do ustawiania każdy obiektyw praktycznie w systemie. Plus dodatkowo dwa pokrętła do ustawiania czasów. Tu sobie wybieramy główną wartość czasu i tu sobie ją dostrajamy, czyli między 500 a 250 to, co jest pomiędzy tymi wartościami. Możemy sobie dostroić jeszcze delikatnie, tak jak chcemy. Dodatkowo przednie pokrętło, które też mam ustawione pod czasy, ponieważ jakby nic więcej chyba nie potrzebuję mieć ustawione pod pokrętłami. Dodatkowo te pokrętła są klikalne. To był też dla mnie ogromny plus. Bo na przykład tym pokrętłem klikając przybliżam sobie kadr, żeby upewnić się, czy ostrość jest na pewno w punkt. Dodatkowo przy obiektywach manualnych to też daje i focus peakingu ogromny plus. Można zobaczyć, co jest bliska, czy mamy ostre to, co chcemy mieć ostre. Dodatkowo tutaj przyciski funkcyjne, balans bieli, jakieś tam ustawienia autofokusa, tego typu rzeczy mam tutaj podpięte. Tu mam podpięte wykrywanie twarzy, no i wybierak punktów ostrości. No, chyba tyle. Fajnym bajerem jest jeszcze to przy nagrywaniu na przykład wideo, że tą klapkę tutaj z boku możemy sobie całkowicie odpiąć. Oczywiście dwie karty pamięci wchodzą. Bateria od spodu. Gwint statywu w XT3 już jest w odpowiednim miejscu. Wcześniej był trochę przesunięty, przez co gdzieś tam kolidował z kartami pamięci. Nie wiem, czy w XT2, ale chyba tak. W XT3 już jest wszystko ok, jest na właściwym miejscu. No, to myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o miodność użytkowania. Ten aparat po prostu jest mega. Następny punkt, który sobie zapisałem, to już będzie piąty. Ten aparat zachęca do robienia zdjęć. Przez to, że jest mały, przez to, że jest tak miodny w użytkowaniu, czyli przyjemny, jeżeli ktoś nie znał tego określenia. Praktycznie zawsze, gdziekolwiek nie idę,
to staram się mieć go ze sobą. Staram się go zawsze zabierać. I on po prostu zachęca do tego, żeby go zabrać ze sobą. Nie zostawiam go w domu. Nawet jeżeli teraz wychodzę tylko na balkon, to zawsze biorę go ze sobą i aż tak głupio jest mi pójść na balkon bez niego. Bo zawsze może zdarzyć się jakaś fajna okazja do zdjęcia, nawet tak dla siebie, żeby dokumentować sobie takie życie codzienne. Tak, także jest dla mnie niesamowicie zachęcający do tego, żeby robić zdjęcia. Odkąd go mam, myślę, że zrobiłem nim dużo więcej zdjęć niż zrobiłem od samego początku, kiedy miałem D750. A nawet nie wiem, czy nie od samego początku, kiedy przyszedłem na Nikona. To będzie szósty punkt. I to jest dla mnie taki śmieszny punkt, bo nie sądziłem nigdy, że będę wybierał aparat ze względu na jego wygląd. Ale to, jak wygląda ten aparat, jak bardzo retro stylu jest, jest dla mnie niesamowite. Po prostu, jak zobaczyłem ten aparat, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Dla mnie, jakby poza samym wyglądem, ten aparat ma jakąś taką analogową duszę. Nie wiem, może to jest śmieszne, co mówię, ale dla mnie to jest na ten moment bardzo ważne. Jakby zawsze mówiłem, że aparat jest dla mnie tylko narzędziem. Dla mnie aparat jest tylko narzędziem w fotografii, a tak teraz jest dla mnie przyjacielem w tej fotografii. To też jest chyba to coś, dlaczego on tak bardzo zachęca do tego, żeby go zabierać ze sobą i fotografować. Jakby użytkowanie tego sprzętu jest dla mnie niesamowicie ekscytujące i powodujące, że bardzo się tym cieszę. Okej. I myślę, że to takie najważniejsze punkty, dlaczego akurat zdecydowałem się na Fuji. Jeżeli chodzi o jakieś tam techniczne sprawy tego aparatu. Ale wpisałem sobie jeszcze takie dwa punkty dodatkowe. Bardziej o mnie niż o tym, o tych sprzętowych aspektach jakieś tam. Nawet nie wiem, czy one były na tyle sprzętowe. Ale jeden z tych punktów, to będzie siódmy, to jest to, że ja szukam czegoś więcej niż tylko bokeh, ilość pikseli, ostrość obrazu, głębia ostrości. Ja szukam zupełnie czegoś innego w fotografii i w tym, co robię. Szukam emocji, szukam światła, szukam kadrów i jakby to wszystko dla mnie może się odbyć bez pełnej klatki, bo jakby największym podobno minusem tego aparatu jest to, że to nie jest pełna klatka. Dla mnie nie jest to minus. Ja odnajduję jakby, fotografując nim, odnajduję wszystko to, co odnajdowałbym każdym innym aparatem. I ten drugi punkt to właśnie to, że dla mnie to nie aparat, a światło ma największe znaczenie w fotografii. Także matryca i ilość pikseli, wielkość matrycy nie ma dla mnie jakiegoś większego znaczenia, tak naprawdę. Rozmiar tej matrycy jest dla mnie spokojnie wystarczający. No i myślę, że to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o powody, dla których wybrałem taki, a nie inny sprzęt. Z minusów mogę wymienić chyba tak na ten moment baterię, która trzyma około 300 do 600 zdjęć. Ale to też nie jest dla mnie jakiś problem, bo tak naprawdę około 600 zdjęć robiłem na 750 na jednej baterii. Może trochę więcej. Ale nie ma to dla mnie dużego znaczenia. Mam więcej baterii. Wymienianie ich w odpowiednich momentach i wszystko jest ok. I pilnowanie. Jakoś niewiele się zmieniło pod względem baterii moje życie. To jest taki minus bardzo naciągany. Wcześniej miałem też minus taki, że zdjęcia, które wykonywałem podczas robienia tych zdjęć były bardziej kontrastowe niż w podglądzie zdjęć.
ale przedwczoraj znalazłem na to rozwiązanie. Tak naprawdę wystarczyło wyzerować wszystkie ustawienia, takie dodatkowe plików i przełączyć na tryb sRGB z Adobe RGB. RGB. Czekaj, tak. I to rozwiązało mój problem z tym, że zdjęcia po wykonaniu w podglądzie różniły się od tych, które widziałem podczas robienia. Wszystko. Także ostatni minus, jaki był, został... jak to się mówi? Nieważne. Nie ma już go. Dobra. To chyba tyle, jeżeli chodzi o Fuji. Mogę jeszcze wam pokazać, czego używam najczęściej. Czasami chodzę z nim po prostu tak. To jest i zawsze był mój najwygodniejszy sposób użytkowania aparatu, bez paska, bez niczego, bo na nadgarstku gdzieś tam zawsze, czy z kimś się przywitać, czy to zawsze było dla mnie problematyczne ściągnięcie go, później założenie, do samochodu też ściągać, zakładać, a tak po prostu go odkładam do plecaka i tyle. Ale jeżeli już używam, to używam właśnie takiego paseczka nadgarstkowego. Jeżeli byście chcieli wiedzieć, kto wykonuje takie paski, to na przykład GT Leatherwork robi takie paski. Możecie go sobie znaleźć na Instagramie. Nie wiem, jak to się wymawia, czy GT, czy GT Leatherwork. Pewnie GT Leatherwork. Robi też Anita się nudzi, a przynajmniej robiła. Chociaż ostatnio coś wspominała, że będzie wracała do takich pojedynczych zleceń na paski. I mam jeszcze jeden. Ostatnio sobie zakupiłem, testowałem sobie, też nie wiem, jak to się czyta, Eupidre, chyba tak, nie obrażam się chyba. Zakupiłem sobie, bo jak chodzę na miasto, to biorę sam aparat, nie biorę niczego więcej i chciałem sobie go jakoś zabezpieczyć, więc zakupiłem sobie taki malutki, cieniutki paseczek do niego, żeby użytkować. I bardzo fajnie się sprawdza. Bardzo przyjemny, trwały. Trochę już swojego przeżył. Także polecam. Myślę, że GT Leatherwork i Anita tak samo mogliby wam zrobić takie paski, jeżeli szukalibyście jakiejś alternatywy do Eupidra. Oni też nie zawsze mają swoje paski, także dobra, bo chyba trochę przyciągam. Jeszcze tylko wspomnę, że pewnie będę w przyszłości chciał kupić jeszcze jeden obiektyw 1.4. Zastanawiam się, który, bo zastanawiam je 16 1.4, typowo do zdjęć. Ona też jest uszczelniona. Ten by został ciągle do vlogów, bo jest troszeczkę szybszy i troszeczkę cichszy od tamtej 16. A zastanawiam się też nad 23 1.4, chociaż wydaje mi się, że bliżej mi trochę do tej 16. Żeby troszkę uciec od tej 35, której teraz wszyscy używają. Aha, jeszcze mógłbym spokojnie wymienić jeden powód, dla którego tak teraz mi się przypomniało, dla którego wybrałem Fuji, bo dużo osób mówi, że Fuji do ślubów się nie nadaje. Tak głupich rzeczy to ja w życiu nie słyszałem. To, że to jest matryca niepełnokratkowa, nie znaczy, że nie nadaje się do robienia ślubów. Nadaje się wręcz idealnie. Dzięki temu, jaki to jest mały aparat, to tak naprawdę niesamowicie skraca dystans między ludźmi, których fotografuję, a mną jako fotografem. Jestem bardziej postrzegany jako jakaś bliska osoba z rodziny, niż tak naprawdę jako fotograf, to po pierwsze. Po drugie, jakbym ganiał z 35 podpiętą i wielkim aparatem, może bym wyglądał profesjonalniej, ale to jednak jest troszeczkę bardziej stresujące dla ludzi. Także ja bardzo lubię iść pod prąd i to też jest jeden z powodów, dla których zdecydowałem się na Fuji. Dobra. Nie przedłużając już tego tak naprawdę bardziej niż potrzeba, chociaż tak już przedłużyłem, to no nic, życzę wam wszystkiego dobrego, spokoju, dużo w tych czasach teraz i tam dbajcie o siebie bardzo. Ograniczajcie wychodzenie do minimum.
Aczkolwiek osobiście nie uważam, żeby problemem było wychodzenie sobie pojedynczo na spacer do lasu. Także dbajcie o siebie.